Bo ty grasz żonę wójta w Silipce. Ja pamiętam z pierwowzoru literackiego, a tutaj trochę odchodzicie od literatury, że ona była prowodyrką, żeby tą Jagnę na wozie pełnym kupy wywieźć ze wsi. Na Golasa. Wiadomo, jakże inaczej. Ożywiła się Sonia. Nie czekam na pytanie. No pewnie. Obejrzeliście już film? Jeszcze nie. Ja myślę, że oni są z tego pokolenia, że im się chłopi z dziadami. To od razu mówię, nie dawajcie mi biletów, bo ja też nie przyjdę. No. A właśnie, to ja bardzo dobrze powiedziała. Ty, zobacz, jacy sprytni. Mamy dla ciebie również. O ja! Chcesz dla Majki? No, a ty chcesz dla... Nie, co ty, nie wypada, nie zobacz, jacy mieli nie, chłopcy. A co tam jest, jakieś ubrania? Tam jest bluza, taka fajna. I telefon do tego Pawła, żebyś się mógł za koncert i płyta nasza. Po kolei okay. Końca świata. A kiedy będzie ten koncert? Koncert 28 października. Okay. A ja was teraz w piątek zapraszam na koncert do w Chorzowie. O. Na padnijcie, torwarze. Jak na was torwarze. Nie będzie, to dojedziemy. Dojedziemy. Dobrze, Jagna. W oryginale Jagna ma lat 19, to jest trochę starsza. W oryginale Jagna jest podobno rozwiązła. A tu nie. No właśnie. Tutaj się mówi, że Jagna ma feministyczny sznyt. Że jest ofiarą patriarchatu, stereotypu. To na pewno. Ale nie masz wrażenia, że to jest manipulacja? Że jak tak dalej pójdzie, to niedługo w pustyni i w puszczy będzie dwóch Stasiów. I to jest Saba. Pomysł. No nie, tak nie, no nie może być. No. A w ziemi obiecanej cała ziemia będzie do żony Morawieckiego należała. No tak być nie może. Dobrze wymyślone. Ma się łepetynę, nie? Pocieszmy się tą chwilą. Ja pierdzielę. Dobry dom. Ale Sonia, ja wiem i to mi się strasznie u ciebie podoba, że otwarcie pod swoim nazwiskiem walczysz o prawa kobiet w filmie. O absolutnie wyrównanie stawek, szacunku. W ogóle raz gdzie wyrównanie? Tu. Więcej dla nas teraz. To wtedy się dopiero wyrówna. Sonia, od lat cię cenię, że chcesz kurwa więcej dla was. Nie, ale chodzi o to, nie uważasz, że ten rodzaj manipulacji takiej, nazwijmy ją... Dlaczego nazwasz to manipulacją? No, nie, zmiana, no. Zmiana wektoru. Odczytania. Słuchaj, Raymond jak to pisał, może był starszym gościem, ale miał jakąś wizję. Dostał za to Nobla. Grasz w oscarowym filmie Noblisty. To cholera, nie grzebmy w materii. Znaczy, ciebie pytam symbolicznie. No. No to dobrze, to ja symbolicznie także odpowiem. Mnie się wydaje, że tak jak napisał Szekspir Hamleta, no to teraz też można tego Hamleta inaczej odczytać. Można. Nie? No właśnie, można. Więc tak myślę, że to grzebanie i ta właśnie, powiedziałabym, ponadczasowość. Tak, tylko jest Hamleta to, możemy w niuansach. Nikt nie mówi, że Hamlet wychodzi, mówi, ojcze, jak dobrze, że odszedłeś. Były takie wersje też. Nie było takie. A jak Maja Komorowska grała Hamleta w Teatrze Starym? Oj, byłem. No, nie byłeś. Byłem, jestem tak stary, że byłem. A? Nie, byłem. To ja pamiętam, jak Franceski grał Hamleta. I można było, rozumiesz? Można było. No są różnego rodzaju odczytania. Ja uważam, że to jest bardzo fajna wersja taka, że ta Jagna wcale się nie tam, wiesz, nie kotłuje. Ofiara patriarchatu i wielkich zabobonów. To jest próba włożenia do literatury z tamtego stulecia standardów współczesnych. Czy to nie jest za dużo? No Sonia. No. A jest za dużo dla ciebie? No nie wiem, bo nie widziałem filmu. Ja lubię rozmawiać o kinie. Mi się podoba. Podoba mi się także to zupełnie inne odczytanie na przykład Boryny. Baka zrobił zupełnie tak. Inną postać. Tam w Raymondzie jest też opisany taki silny facet, który po prostu, a on naprawdę ma taką miękkość, zakochuje się trochę w tej Jagience. Myśli sobie, a to by było miłe tak naprawdę przy takiej pięknej, ładnej dziewczynce zemrzeć. No pewnie. Ja w ogóle jestem zwolennikiem związków z dużą różnicą wieku. Ale chodzi o to, żeby taka... Mówcie na mnie, Boryna!